Rząd mówi o tym, że dopłaci 900, że ten węgiel będzie kosztował 996 zł za tonę, więc pytanie, czy rzeczywiście te dopłaty pomogą ludziom, czy będzie tak, jak niektórzy dziennikarze piszą, że nie każdy będzie w stanie dostać właśnie tak tani węgiel? To jest w ogóle jakiś pomysł wyciągnięty z innej planety. Śpimy na węglu, pracujemy na nim, chodzimy, żyjemy, a my będziemy do niego dopłacać, żeby pośrednicy i cwaniacy na tym zarabiali. Przecież no, chociażby związki górnicze też wypowiadają się na ten temat, że to jest poraniony pomysł. I zarabiam na tym tylko ci, którzy będą tym węglem obracać. A przecież mamy tego węgla w bród i mógłby być dla wszystkich. I to jest to, o czym też mówi Agrounia, że nakręcana jest spirala marżowo-cenowa, gdzie zarabiają ci, którzy obracają danym towarem, a polski rząd przygląda się temu i nic nie robi. Tak jest na węglu, tak jest na żywności, tak jest na innych produktach. I dzisiaj nie byłoby nic lepszego, niż po prostu sprzedać ten węgiel po normalnych cenach i stopniowo zwiększać wydobycie, a nie tak jak w Polsce od kilku lat było zmniejszane. I tego problemu by nie było. Teraz polski rząd chce też pokazać, że ludzi trzeba uzależnić od siebie, czyli będziemy żyć na łasce rządu, bo nam do czegoś dopłaci albo nie dopłaci. I to jest tworzenie świata, który jest nieprzewidywalny. I niestety politycy przyzwyczajają nas do życia w świecie, którego nie będziemy w stanie przewidzieć i będą nas do tego przyzwyczajać. Ja się z tym nie zgadzam i takie rzeczy powinny być przewidziane. I dziś dopłaty do węgla, no to jest jakieś ostateczne wyjście, według mnie chybione, bo jesteśmy uczeni dopłacania do wszystkiego.